Szanowni Państwo, 2019 rok to rok wyzwań w zakresie gospodarki odpadami. Każdy z nas, obywateli naszego miasta, produkuje w ciągu roku 350 kg śmieci. To od nas zależeć będzie, jak nasze miasto, ale również i nasze środowisko będzie wyglądało w przyszłości. Segregacja śmieci to bardzo ważny element naszego życia. 2019 rok to rok zmian, które spowodowały, że segregacja stała się w naszym życiu bardzo ważnym elementem. Od miesiąca lipca prosimy Państwa, abyście dodatkowo segregowali odpady bio. To bardzo ważny element naszego codziennego życia. W dniu dzisiejszym odbiór pojemników koloru żółtego. W takim pojemniku powinny być zgromadzone odpady typu tworzywa sztuczne plus metale. Może zawierać plastik, metale, a więc po konserwach puszki po napojach oraz produkty wielomateriałowe typu Tetra Pak, a więc po mleku, po napojach. Ten pojemniczek akurat jest w dobrym tonie wysegregowany, ponieważ zawiera produkty plastikowe plus metale, za wyjątkiem, że te buteleczki mogłyby być zgniecione, a następnie zakręcone, żeby ta kubatura była jak najmniejsza i żeby ten pojemniczek do następnego odbioru spokojnie mógł wystarczyć. Wygląd zewnętrzny zgromadzonych odpadów plastikowych w pojemniku żółtym wydawał się w miarę dobry, natomiast po wysypaniu do komory wyładowczej śmieciarki okazało się, że jednak zahałasowały, zabrzęczały butelki szklane, a więc które się nie powinny znaleźć w tym pojemniku. I tutaj jak się przypatrzymy dalej, znajdują się odpady biodegradowalne, które też nie powinny znaleźć się w tym pojemniku koloru żółtego. Na strzelców kanioskich 1/3 możemy zobaczyć, jaka jest zawartość pojemnika na szkło. Są tutaj wrzucone butelki szklane. Może to wszystko funkcjonować i czekać na następnych mieszkańców, którzy doniosą szkło. Zobaczymy, co jest w pojemniku na papier. Też na papier jest papier, ale powinien być bardziej zgnieciony, niemniej jednak jest czysty, bez żadnych zawartości. Wiadomo, że do segregowanych odpadów nie wrzucamy nic, co ma zawartość w środku. Frakcja mokra, odpady zmieszane, wiadomo, bo to stary, poprzedni układ systemu. No i oczywiście pojawiły się pojemniki bio. Zobaczymy, co jest w pojemniku bio. W pojemniku bio są odpady biodegradowalne. No są też tutaj w torebkach foliowych, których nie powinny być, więc mieszkańcy powinni wiedzieć, że przynoszą w torebkach foliowych, wyrzucają bezpośrednio, a torebki foliowe idą na przeciwną stronę do tworzyw sztucznych. Jesteśmy przed blokiem Armii Krajowej 1, gdzie są zgromadzone odpady wielkogabarytowe, w większości prawidłowo, bo meble, wykładziny i tutaj jest dobry segment odpadów, natomiast w części odpady pojawiły się samochodowe typu zderzak czy konsola samochodowa. To nie jest odpad komunalny i one się tutaj nie powinny znaleźć w tym przypadku. Natomiast ten odpad jest odpadem dla firm specjalistycznych, a więc jeżeli gdzieś naprawiamy samochód, to firma, która naprawia nam, wymienia tą konsolę, powinna od nas odebrać ten odpad i przekazać specjalistycznej firmie do utylizacji. Ważne jest, żeby gromadzić takie odpady wielkogabarytowe przynajmniej nie wcześniej niż dzień przed wywozem. A dobrze by było, żeby te odpady też układać w jakimś zacisznym miejscu, tak jak tutaj jest to za żywopłotem, żeby nie tworzyły jakiegoś zagrożenia dla ruchu, dla pieszych, że nie za wysokie układanie i tak dalej w sytuacji, kiedy by warunki atmosferyczne były, silny wiatr czy coś, żeby nie było jakichś uszkodzeń samochodów i tak dalej. W dniu dzisiejszym przedsiębiorstwo komunalne w Sieradzu odbiera 3 frakcje odpadów, 3, zaznaczam, samochodami, nie tym samym samochodem. Plastik, szkło i dowodem tego jest, że dzisiaj opróżnione jest szkło, bo jest pusty pojemniczek i odpad bio. A więc głównie odpady pochodzenia kuchennego typu obierki, strużyny i tak dalej. One w tej chwili tutaj są ładnie zgromadzone w pojemniku koloru brązowego. Oczywiście
Za chwilę pracownicy ten odpad opróżnią do specjalistycznego samochodu typu Rotopress, który tylko taki odpad może odbierać. Pragnę zaznaczyć, że utrzymanie czystości pojemników jest po stronie zarządcy, a więc ten, który umożliwia mieszkańcom składowanie tych odpadów do danego pojemnika. Niezależnie, czy to jest pojemnik na bio, koloru brązowego, czy żółty na plastik, czy zielony na szkło, czy jeszcze innego koloru. Wszystkie pojemniki utrzymuje w czystości administrator. Zbiórka odpadów z zabudowy jednorodzinnej odbywa się w systemie workowym. Odpady są zbierane do odpowiednich worków, w odpowiednich kolorach. Tutaj jest to zrobione dobrze. Mamy odpady, tworzywa sztuczne i metale, szkło oraz papier. Problemem, który często spotykamy, jest brak naklejek z kodem kreskowym, który identyfikuje daną nieruchomość, z której jest zbierany odpad. Ważne jest to, ponieważ mieszkaniec, który deklaruje segregowanie odpadów, tylko w momencie naklejenia takiego odpadu jest identyfikowany, że tej segregacji dokonuje. W momencie, kiedy na workach nie mamy kodów kreskowych, musimy dokonywać tej identyfikacji ręcznie, czyli wprowadzając te dane do systemu. Dla efektywnej zbiórki odpadów komunalnych bardzo ważne jest, aby na zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy starali się nie mieszać odpadów. Jeżeli segregujemy papier, nie wyrzucajmy go w workach foliowych. Jeżeli dokonujemy biosegregacji, czyli wyrzucamy odpad biodegradowalny, również prosimy nie robić tego w workach foliowych, tylko bezpośrednio z pojemnika. Prostsza ta segregacja jest na pewno na zabudowie jednorodzinnej, gdzie mamy system workowy. Natomiast tutaj bardzo często spotykamy się z problemem niepognieconych butelek bądź potłuczonego szkła, co jest również dla nas bardzo uciążliwe jako dla firmy zbierającej te odpady, ale również niebezpieczne dla pracowników, bo niejednokrotnie może dojść do jakichś skaleczeń. Także bardzo prosimy, aby te odpady były w odpowiedni sposób również zabezpieczone. Dobra jakość wysegregowanych odpadów wpływa przede wszystkim na cenę. Koszt odbioru takich odpadów wtedy się zmniejsza i ta zbiórka jest efektywniejsza i jakościowo lepsza. Wrzucamy resztki roślin, skorupki od jajek, trawę skoszoną, wszystko co można zamienić na kompost. A kompost nam jest potrzebny pod roślinki, które uprawiamy, do doniczek, do skrzynek na kwiaty i pod krzewy, pod drzewa. Jak widać, roślinki nam pięknie na kompoście rosną. W donicach mam piękne róże i kwiatki różne. To jest i ekologiczne, i dla roślin. Jak widać, dobrze im to robi. Że jeśli ktoś może zamiast pojemnika brązowego na bioodpady mieć kompostownik, to proszę się zgłosić do Urzędu Miasta Sieradza. Kompost ma bardzo duże zastosowanie. Jeśli jest to nasz własny kompost, wiemy, co tam zostało wrzucone, to rośliny i krzewy piękny, naturalny nawóz mają. 5 frakcji, które są konieczne do segregowania, pozwalają nam znacząco ograniczać koszty związane z gospodarką odpadami. To od nas wszystkich zależy, jak ta gospodarka będzie wyglądała. Dlatego gorąco zachęcam Państwa, abyście bardzo odpowiedzialnie i poważnie podeszli do systemu segregacji śmieci. Jeszcze raz powtarzam, to od nas zależy, jak będzie wyglądało nasze miasto i nasze środowisko. Zachęcam do segregacji śmieci.